Dobry wieczór. Co za dzień w naturze. Włączamy podsumowanie i podsumowuję, bo działo się wyjątkowo dużo. Tak to jest, że możemy sobie przewidywać różne rzeczy, możemy patrzeć na profil etapu, zastanawiać się, która góra jest odpowiednio selektywna, na której kolarze będą mogli zaatakować, gdzie wieje wiatr. Dzisiaj sprawdzaliśmy rano prognozy pogody, gdzie ten francuski odpowiednik Halnego, z której strony będzie wiał, jak mocno będzie wiał, czy to wpłynie na rywalizację. W zasadzie trochę już położyliśmy Petera Sagana, może nie do grobu, ale troszkę zaczęliśmy już go skreślać z listy tych kolarzy, którzy będą walczyć o zieloną koszulkę. A tymczasem od samego startu ekipa Bora Hansgrohe pełny gaz, wykorzystali niewielkie podjazdy w pierwszej części etapu, żeby zmęczyć rywali Sagana, tych najszybszych sprinterów, odczepić. Udało im się to, zostawili sama Beneta, który zaczął systematycznie tracić, i Bora po prostu pełen gaz w kierunku premii lotnej, którą Sagan przegrał z Matteo Trentinem, ale to wystarczyło, żeby objął prowadzenie, wirtualne prowadzenie w klasyfikacji punktowej. A skoro już ta przewaga powstała, no to trzeba było kontynuować sprawę i do 30 kilometra przed metą Bora Hansgrohe nadawała ton rywalizacji, nadawała tempo. W międzyczasie sobie Thomas de Gendt sprawił nogę i jedną ze swoich słynnych długich ucieczek. Został złapany, bo zaczęło się ściganie faworytów klasyfikacji generalnej. Ekipa Grenadier Ineos napędzana przez Michała Kwiatkowskiego, ponieważ druga lokomotywa tej ekipy, Luke Rowe, został z tyłu. Wykorzystali ten wiatr, którego się spodziewaliśmy. No i peleton zaczął się rwać. Peleton, ten mniejszy, ta taka jakby ucieczka, około 80 kolarzy. Można się było tego spodziewać, bo taką grupę rozerwać jest łatwiej. Ona się zaczęła dzielić, niektórzy kolarze faktycznie puszczali koło na wachlarzach. Inni, jak Richard Carapaz, mieli pecha i odpadli z powodu defektu. Dość powiedzieć, że kilku kolarzy straciło. Teraz posłużę się tutaj klasyfikacją, żeby nie mówić z głowy czy z niczego. Słuchajcie, straci Pogacar, Chavez, Mollema, Landa, Porte, Carapaz z tych najważniejszych postaci. To nie są bardzo duże różnice, no bo Landa traci nieco ponad 1,5 minuty, to wciąż nie jest dużo. Tak naprawdę, nawet mając taką stratę, co prawda to się rzadko zdarza, ale można nawet myśleć o podium albo o wygranej wyścigu. Natomiast to otwiera troszkę możliwości, bo no, będą go mogli troszkę puścić mimo wszystko. Podobnie z Carapazem, jeżeli chodzi o właśnie Grenadier Ineos, no to tutaj niby mieli tych dwóch współliderów, niby Carapaz miał być tym pomocnikiem Bernala, no teraz sytuacja trochę rozwiązała się sama, ale właśnie ewentualnie Carapaz może atakować i w sytuacji, gdy był na zero z Bernalem, musieli go ścigać. Teraz trzeba się będzie zastanowić, czy go ścigać, czy pilnować Bernala, i może Carapaz odrobić z nawiązką. Więc nie wiadomo, daje to jakąś tam ciekawą sytuację w klasyfikacji generalnej. Warto zauważyć, że nie stracił Thibaut Pinot, nie stracił Bardet, nie stracił Quintana, który na wietrze potrafi się odnaleźć też. To nie pierwszy raz, kiedy w takiej sytuacji pojechał dobrze. No i mamy dwa etapy pirenejskie przed sobą. W tle widzicie Wouta van Aert, Waerta, pomocnik w Jumbo Visma, ale też no, wolny strzelec, wygrał drugi etap. Pięknie, wspaniale. To jest w tym momencie jedna z największych gwiazd kolarstwa na świecie. Van Aert potrafi pracować, potrafi jeździć po górach, nadawać tempo, potrafi też sam zafiniszować. Wydawało się, że Peter Sagan będzie tylko z nim musiał się zmierzyć. Peter Sagan mierzy się ze swoją niemocą, Peter Sagan mierzy się z pechem. Gdy Bora Hansgrohe wykonała taką tytaniczną pracę dzisiaj, żeby go wyprowadzić, to nie tylko na prowadzenie w klasyfikacji punktowej, ale też do wygrania, do walki o wygranie etapu, wypiął mu się but.
Wypiął mu się but z pedału i Sagan na mecie zaliczył raptem kilka marnych punktów. Prowadzi w klasyfikacji punktowej, ale Bennett nie jest wcale tak daleko. Do tej rywalizacji włącza się Van Aert, jeżeli będzie mógł. Myślę, że będzie mógł, chociaż pewnie też nie będzie jeździł w ucieczki, tak jak Trentin, czy tak jak Sagan, ale ta rywalizacja w klasyfikacji punktowej na razie jest bardzo ciekawa. Myślę, że dwa najbliższe dni to jednak będzie ostre ściganie w generalce, ponieważ mimo, że w poniedziałek jest dzień przerwy, to emocji będzie dużo także do poniedziałku, bo dwa dni w Pirenejach to jest jedno, natomiast w poniedziałek wszyscy będą testowani na COVID, nie tylko kolarze, ale też obsługa drużyn. I to może oznaczać dla niektórych koniec wyścigu. Zobaczymy, bo jakby zawodowcy się ścigają już półtora miesiąca i tych pozytywnych przypadków nie było zbyt wiele, natomiast były. Niektóre były też fałszywie pozytywne. I to jest ciężka sprawa, bo no mogą zostać wykluczeni pojedynczy zawodnicy, mogą być wykluczone całe ekipy. Nie wiadomo jak to będzie, więc trzeba wykorzystywać szanse. No i te dwie szanse w Pirenejach mogą być dla niektórych po prostu ostatnie. Więc zobaczymy, czy tutaj faktycznie łowcy etapów, czy ktoś postanowi, pewnie Roglicz, przejąć żółtą koszulkę, może właśnie jakiś zawodnik pokroju Landy, który już troszkę stracił. Te etapy kończą się zjazdami. Te etapy nie są jakoś ekstremalnie trudne, natomiast tak jak pokazał dzisiejszy dzień, to wszystko zależy od kolarzy, to wszystko zależy od tego, jak bardzo ostro będą się chcieli ścigać. Dzisiaj średnia prędkość to było 46 km na godzinę, to jest jakiś absurd po prostu. Natomiast no, obecnie zawodowcy są w stanie tak jeździć, są wszyscy bardzo aerodynamiczni, nigdy w historii nie było lepszych rowerów. Dwa ostatnie dni były takie trochę luźniejsze, więc dzisiaj poszedł pełen gaz. I też niektórzy pewnie za to trochę zapłacą. Zobaczymy na przykład jak Buchmann, który też, mimo że właśnie Bora Hansgrohe nie wyprowadziła Sagana na dobrą pozycję, to Buchmann jakby nie stracił, w przeciwieństwie do kilku jego rywali, i zobaczymy, czy do jutra się zregeneruje. Dużo jakby niepewności, dużo zaskoczeń. Czekamy, co się wydarzy. Naprawdę ten poniedziałek i testy covidowe dają... Też pewnie sprawią, że nie wszyscy w pełni wypoczną, no bo trudno wypocząć całkowicie, mając z tyłu głowy, że jutro mogę nie stanąć na starcie, bo jeden z moich kolegów albo nie będzie mógł wystartować i w związku z tym wszyscy pójdziemy na kwarantannę, albo na przykład mój mechanik albo mój masażysta będzie musiał wrócić do domu. Więc to jest wszystko bardzo skomplikowane, daje dodatkowy kontekst do całej rywalizacji. No i czekamy, co się wydarzy, bo jednak taki górski etap z konkretną rywalizacją w górach jest mile widziany, bo póki co jakby takiego jeszcze w tym turze nie było. Tyle ja, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro wieczorem. Cześć!